Siemano wspólnicy, ja jestem Wynku, a to jest kolejny odcinek Simon Mówi, bo pierwszy wam się mega spodobał, także jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, a ja już zapraszam was do oglądania. Wenku mówi, wszyscy zostajemy na lunchpadzie, dopóki się zrespie. Na początku będzie takie proste, myślę, żeby was tutaj jakoś niezbyt bardzo wyeliminować. Dobra, mamy dużo osób, kurczę, ile was tutaj jest. Dobra, schowam tylko ten task pasek. W takim razie, Wenku mówi, układamy kształt serduszka w lunchpadzie. Macie na to 10 sekund jeszcze. Wenku mówi, totalny bezruch. Dobra, git jest. Nie no, nawet wam fajne wyszło. A teraz powiem tak, Wenku mówi, układamy kółeczko na lunchpadzie. Dobra, Wenku mówi totalny bezruch. Zaryfiście, dobra, widzę figury tutaj są wam znane, także idziemy coś dalej. To chodźcie na to zielone pole tutaj za mną. Oj, krzel i patrykowy. Gdzie było Wenku mówi? Narrator. Kto jeszcze? No to ta osoba niech podejdzie do mnie. Narrator, dobra. Ajajajajaj. Dobra, Wenku mówi, idziemy na zielone pole, na zielone pole. Dobra, już trzy osoby mi odeszły. Okej, dobra, reszta jest git. A w takim razie, co możemy tutaj z wami dalej zrobić? Kto pierwszy wróci na lunchpada, ma immunitet. No i co? Ile was poszło, Fryderyku i tak dalej? Dobra, damy wam szansę, bo was tutaj piątka poszła. Wenku mówi, daję wam szansę. Wenku mówi, ustawcie się wszyscy w rzędzie tutaj obok siebie, żeby jedna osoba na drugą nie nakładała się. Chyba nie było Wenku mówi. Było Wenku mówi, właśnie ty się nie ruszyłeś. Właśnie ty się nie ruszyłeś, jako jedyny. Ja miałem po prostu milion rzeczy na głowie, w domu. No ale dobra, to nie jest wytłumaczenie. Dobra, Wenku mówi, totalny bezruch. Okej, no dobra, tutaj jest tak w miarę git. Dobra, teraz tak, Wenku mówi, wszyscy patrzymy się na wschód. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Wenku mówi, totalny bezruch. Okej, i to jest teraz problem, bo niektórzy są u mnie poustawieni w złą stronę. No i teraz tak, Wenku mówi, chipsek, wyjdź 2 metry do góry i zostań w tym miejscu. Wenku mówi, kto tutaj jeszcze? Tutaj ta osoba z smokiem na głowie, 3 metry do góry. Dobra. Wenku mówi, Spider-Man do góry. Dobra, reszta są chyba okej, tak? Z tego co widzę. A, i Wenku mówi tutaj, ta osoba z pantą na głowie, do góry. Ja u mnie jestem normalnie, nie wiem czemu. No dobra, no ale wy jesteście w każdym bądź razie źle. I teraz robimy tak, co z wami możemy zrobić? Wenku mówi, kto pierwszy ucieknie wentem na lunchpadzie, ten może uciec mi. Dwie osoby zdążę zabić. Szybko, szybko, szybko. No dobra, a chodziło o te 4 osoby, dobra, reszta niech wraca. Reszta niech wróci, o te 4 osoby chodziło, Boże, które były, sorry, nie powiedziałem tego. A w ogóle, Wenku mówi, Krues, żyjesz? Krues, żyjesz? On nie żyje, chyba nie żyje. No to dobra, nie żyje. Dobra, Wenku mówi, ustawcie się tam na dole, jeszcze raz, na tym lunchpadzie. Reszta, co przeżyła, niech żyje, bo tam zabiłem tylko jedną osobę. Tak zrobimy. Wenku mówi, robimy wszyscy taski do 20 minut, żeby było. Atik, zatrzymaj się. Dobra, nie zatrzymał się, dobra, takie minimalne, ale to nie było takie zatrzymanie, okej. Wenku mówi, Blaze, zrób kartę. Wenku mówi, Blaze, zrób kartę. No gdzie się robi karta? No dobra, okej, jest git. Okej, mamy 16 minut, tak? Ja powiedziałem ile? 20? Czy pół godziny? 20. Dobra, to zrobimy teraz tak. Wenku mówi, dobijcie 20 minut. Okej, Wenku mówi, totalny bezruch. Okej. Spoko. Dobra, Wenku mówi, idziemy wszyscy na te rozwidlenie. Wiecie, które? Pomiędzy kafeterią, greenhouse'em, tutaj do góry. Jak macie ten trójkąt taki, tutaj wszyscy na te rozwidlenie idziemy, dobra? Nie wiem, jak to określić. Taki trójkąt bermudzki trochę, nie wiem. Czy kurczę. Czyli Wenku mówi, wszyscy teraz, którzy są gdzieś porozrzucani. Czekam na was jeszcze z 20 sekund. 10 może? Znaczy nie, bo dobra, z dekontaminacji zanim dobiegniecie. Wenku mówi, gramy w hide and seeka. Macie 10 sekund od momentu, kiedy powiem wam start. I po prostu ja będę kilka osób z was eliminował. Możecie używać wentów, ale pamiętajcie, że one się przydają wam w dalszej części tutaj Simon mówi. Także Wenku mówi, czas start.
Dobra, także startuję, szukam was, możecie używać wentów, aczkolwiek jak kogoś dorwę, no to już jest lipa, nie? I pamiętajcie, że one są też mega ważne. No tutaj białego udało mi się końcówką złapać. Za kwiatuszkiem. Ja będę biegał po różnych stronach. Dobra. Hey, what happened? No tutaj, dobra, odpuszczę koledze, bo nie chował się na węcie chociaż, więc niech tutaj przetrwa sobie. Zobaczymy, jak w dalszej części mu pójdzie. Ale kreatywna kreatywna kryjówka bardzo, bardzo kreatywna, nie powiem. Dobra, lecimy do góry i zobaczymy, co tutaj będzie. Czy tutaj ktoś będzie. Albo w dół lecimy. Mogę was baitować, nie? Nie wiecie, gdzie ja biegnę. Nie. O Jezu, ile tu jest ludzi! Ile... O Jezu, jedną osobę cofałem. No. Damy ci jakiś challenge, czekaj. Muszę przekminić, co ci tu mogę dać. Wenku mówi, ustaw się po lewej bądź po prawej stronie światełka tam, w reaktorze. Masz 5 sekund na to. I teraz tak, ja nie patrząc wybieram, że ty jesteś po prawej stronie. Jeżeli jesteś po prawej stronie, mogę cię zarypać. O Jezu, dobra, jesteś po prawej stronie. No nie, najgorzej. Jakbyś wybrał lewą, to bym cię zostawił. No dobra, w takim razie tak, Wenku mówi, szukam dalej. I jeszcze będę tak kilka osób musiał tego. Najgorzej. Chciałem dać ci szansę, bo schowałeś się w innym miejscu niż na węcie, aczkolwiek no. O Jezu, Wenku mówi, tutaj były 3 osoby, ale uciekły. Dobra, teraz tak. Te osoby, które przetrwały. Wenku mówi, idziemy wszyscy pod launchpada. Okej, Wenku mówi, ustawiamy się wszyscy na zielone pole. Simon mówi, chodźcie na te w szare pole. No nie, tutaj ta osoba przeszła. No niestety. Vlog, sushi... Proszę przyjść do mnie. Wenku mówi tak. Wenku mówi, zagramy sobie teraz w prawdę fałsz. Więc zielone pole będzie prawdą. Szare pole będzie miejscem, gdzie się ustawiacie. Możecie tutaj pójść, Wenku mówi, za mną. A fałsz będzie tutaj te czerwone pole, które jest tutaj na prawo, dobra? Więc domyślnie Wenku mówi, każdy stoi tutaj na tym środku. Osoby, które będą najpóźniej się zastanawiały, najpóźniej biegały, będę też tutaj na tym środku właśnie ciachał, tak? I eliminował. Wenku mówi, czy nowa mapa, The Fungal, ma pojawić się 24 października w Among Us? 3, 2... Jeden. Okej, okay, nikogo nie zdążyłem dziawnąć. Okej, okay, także wszystkim się udało. Nice. Także, jeżeli chcecie pooglądać odcineczki z nowej mapy, to zostawcie subskrypcję, bo na pewno będę z niej nagrywał. Dobra, Wenku mówi, chodźcie na środek. Słuchajcie, Wenku mówi, na tych pytaniach nie muszę mówić Wenku mówi, tylko odpowiadacie po prostu tak, nie i bez tego będzie, żeby nie było cały czas taka hierarchia, dobra? Więc po prostu będą pytania i na nie odpowiadacie. Czy Among Us oficjalnie na platformie Steam został wydany 16 listopada 2018 roku? 3... 2, 1. Trudne pytania dał Turet. Wszystkich mam wyeliminować. Ani jednej osoby nie mam tutaj. Ani jednej osoby nie mam tutaj. Prawda. A wszyscy dali fałsz. Dobra, Wenku mówi, chodźcie do mnie. No bo wszystkich nie zabiję. No ale patrzcie, stado bałwanków pobiegło za Gawikiem. To się wytnie. Nie, to będzie. Nie biegajcie za Gawikiem i za Aleksanem, oni wszystkiego nie wiedzą. Ja nie żyję. Aha, no tak, no to nie biegajcie za Gawikiem wszyscy. Bo Gawik pobiegł pierwszy, to wszyscy za Gawikiem sobie tłum pobiegli. Więc niekiedy jedna osoba może, wiecie, wygrać bardzo szybko. W takim razie lecimy dalej. Czy mody do Among Us są oficjalnie wspierane przez twórców? 3, 2, 1. Dobra. I teraz tak, odpowiedź brzmi nie. Więc tutaj te osoby, które dały fałsz, mają rację. Teraz tak, ile osób mamy na prawdzie? Wenku mówi, mamy tutaj 6 osób. Dobra, to chodźcie za mną tutaj na górę. No czemu za mną idziecie? Powiedziałem Wenku mówi? Nie. Było chyba Wenku mówi, chodź za mną, ale... Się... Było? No Wenku mówi, chodź wydaje za mną. Wydaje mi się, że nie było. Mi się wydaje, że było, dobra. No to... Powiedziałeś Wenku mówi... Dobra, Wenku mówi, chodźcie na dół, bo ja już sam nie kontroluję, czy powiedziałem teraz, czy nie. Dobra, to tak, Wenku mówi, dobierzcie się parami. A ty Chipsek co? Gdzie pobiegłeś? Wenku mówi, Chipsek i wentylator ustawiacie się w rogu, jedna osoba z was zginie. I z każdej pary niech się dwójka ustawi w różnych rogach, Wenku mówi, z każdej pary dwójka i jedna osoba na staku z każdej zginie. Czyli macie takie 50-50. Dobra.
Tutaj zabijamy jedną osobę, jesteście na staku, nie wiem kogo zabiję. Po prostu wbiegnę i... Ops, dobra. Tutaj teraz zabijamy jedną osobę. I tutaj. No i Gawika trafiło, dobra. Venku mówi, reszta, chodźcie do mnie. Możecie dołączyć do grupy. Venku mówi, idziemy na środek tutaj. Venku mówi, czy rola administrator to rola z Vanilli posiadająca przenośny admin panel? 3, 2, 1, stop. No, fałsz, fałsz, fałsz. Czekaj, muszę samemu te pytanie przeanalizować. To jest podstawa gry, bez modów. No tak. Ale czekaj, czemu to jest fałsz? Bo ja sam bym dał prawdę, Ewa. Na Vanilli nie ma roli, która ma admin panel, ma... Na Vitalsy jest, na Vitalsy, ale na panel nie ma. Właśnie, tam nie ma na admin panel, tam jest tylko rola na Vitalsy, tak, tam jest tylko ten scientist. No i co my tutaj robimy? Nie ma administratora. Dobra, Venku mówi, do tej lewej części osób ustawcie się kolorami od najjaśniejszego od lewej do najciemniejszego do prawej, tutaj na tym zielonym terenie. Czyli od najjaśniejszego z lewej do najciemniejszego, tylko te osoby, które były tutaj na, wiecie. I ktoś podbiegł do mnie w ogóle, Ludek. Venku mówi, Ludek, podejdź do mnie. To ustaw się do tej grupy, jak już tu przybiegłeś, jak chcesz być z nimi. No dobra, najjaśniejsze. No i teraz jest dobre pytanie. O Jeszu. No tutaj na pewno ten pan kolor nie jest jaśniejszy od żółtego i tak dalej, bo jest ciemniejszy, powinien być bardziej tutaj. Patrząc tak, biały, biały, no ten zielony jest, kurczę, no bo zielonych innych nie ma. Dobra, Venku mówi, Fire, podejdź wyżej. Jaki ty masz kolor? Dobra, ty jesteś ciemniejszy. Dobra, w takim razie tutaj reszta się zgadza. Dobra, Venku mówi, ustawcie się w rogu i dwie osoby jeszcze zginą z tej grupy. Tutaj wszyscy. Albo trzy. Dobra, zabijam trzy osoby, wszyscy w rogu i na chybił trafił. I jeszcze jedną osobę, dobra. Venku mówi, niech reszta dołączy do grupy. Okej, Venku mówi, idziemy wszyscy teraz do kafeterii. No gdzie ty tak późno, Umatej? Trzeba z grupą biegać. Za bardzo z tyłu jesteś. Jeszcze ktoś z tyłu został mi, nie. Dobra, Venku mówi, biegamy wszyscy zgodnie ze mną tutaj dookoła tego stołu w kółko. Dobra, Venku mówi, biegamy dookoła drugiego stołu, w tym samym kierunku. Czy to jest ten sam kierunek? Venku mówi, totalny bezruch? Czy to jest ten sam kierunek? Czekajcie, wy biegaliście tak, co nie? Tutaj? A wy wszyscy zamiast... Czekaj, nie no, tak biegaliście. Nie, biegłeś w dół i tak... O, no dobra, aha, dobra. A wy tutaj... Dobra, Venku mówi, jest git, dobra, niech będzie. A to teraz tak, Venku mówi, robimy ósemki dookoła stołów. Będziesz jak ósemki dookoła dwóch stołów robić? Super. Okej, okay, teraz będzie mi prosto. Venku mówi, chodźcie wszyscy tutaj do balkony, na dole, tutaj. Venku mówi, ustawcie się alfabetycznie, zależy mi tylko na pierwszej literze, od lewej strony do prawej. Czyli A, B, C, D, od lewej strony A, do prawej tutaj Z, tak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venku mówi, totalny bezruch. Ej, co, czekajcie, Venku mówi, te trzy osoby, które tutaj coś na ten, podejdźcie do mnie. Obi, Tano, no tutaj was za dużo jest coś. Dobra, te cztery osoby, Venku mówi, totalny bezruch na razie, sprawdzimy resztę. Dobra, tutaj jest A. Venku mówi, zielony krok do góry? Jaką masz nazwę? Okej, okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, dobra. Dobra, reszta jest gites, tylko tutaj ta czwórka mi coś nie gra. Venku mówi, zielony krok w górę. No, w sumie... A no, ale oni się ruszali. Venku mówi, ta czwórka mi się ruszała, gdy już był totalny bezruch. Oni wszyscy się nakładali tutaj, zamiast zrobić rozstęp i sobie pomóc. Venku mówi, chodźcie za mną, ta czwórka, czyli te osoby, które tutaj, i biegajcie dookoła stołu, po prostu. Ale sumiennie. I ja na ślepo kilka osób pozabijam. A co jakiś czas będę patrzał. Jak będziecie omijać stół, to niestety po prostu zginiecie też. Dobra, Venku mówi, niech reszta dołączy. Ja co jakiś czas patrzałem, czy wy uczciwie biegacie, bo jakbyście omijali, to by była lipa. Dobra, Venku mówi, niech reszta dołączy do grupy. Kolejno odlicz w lewą stronę od tutaj prawej strony. Po kolei.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenku mówi, czy ta dwójka tutaj była dobrze odwrócona? Bo u mnie tutaj ta osoba była nie do końca git. A czy ten Unifier Guy chyba się w jednym momencie odwrócił? No właśnie, tutaj było, więc Wenku mówi, podejdź do mnie. No i niestety muszę cię zabić, bo odwróciłeś się przed Tanonem po prostu. No proste polecenie to było naprawdę, ale widzicie, kto się na tym złapał jednak. Wenku mówi, idźcie podlewać kwiatki. Akurat mam tego taska. Kurczę, dwie osoby się zawahały mi na końcu i muszę je zabić, bo są najwolniejsze. Ej, Wenku mówi, dobra, zróbcie taski, jak macie jeszcze. Robimy taski. Wenku mówi, wszyscy na lunchpada biegniemy. Dobra, chodźcie za mną. Oj, Tanon. I tutaj druga osoba. A Adamek nie dobiegł, kurde. Dobra, to muszę te trzy osoby już padnąć, niestety. Muszę was szybko tutaj teraz na końcu tego eliminować. Wenku mówi, idziemy wszyscy do Medbaya. Totalny bezruch? Dobra, dwie osoby się zatrzymały, ale Obława też się zatrzymał. Cholercia. Teraz tak, z tych dwóch osób proszę mi podejść, bo one całkowicie się zatrzymały. Bialuga, Chipsek, jedna osoba zginie z was. Szybko. Tutaj Wenku mówi, Bialuga, Chipsek, podejdźcie. Dobra, nie dali się złapać, cwaniaki. Kurde, dobra. Dobra, Wenku mówi, jedną osobę zabiję. Oj, Chipsek, dobra, no najgorzej. Wenku mówi, chodźcie za mną tutaj, te dwie osoby. Naprawdę fałsz, zagramy. Dobra, Wenku mówi, czy na moim kanale nagrywałem z jakiejś innej gry niż Minecraft i Among Us? Czas start, wybieracie, prawda bądź fałsz? 3, 2, oj, Bialuga, zawahanie. Prawda, Obława wygrywa, bo nagrałem kiedyś FNAF-a 3 odcinki, także były kiedyś 3 odcinki z FNAF-a, także gratki dla zwycięzcy tutaj, nice. Wygrywa Pace of Carda, plus mam jeszcze dodatkowo znajomych. Trzymajcie się, do kolejnych odcineczków i cześć!